Witam Państwa serdecznie, nazywam się Karolina Zalewska, jestem edukatorką Muzeum Narodowego w Warszawie. Zapraszamy Państwa na wystawę Papież Awangardy, Tadeusz Pajper w Hiszpanii, Polsce i Europie. Wystawa jest dosyć nietypowa, można powiedzieć, jak na Muzeum Sztuki, dlatego że prezentujemy postać wybitną, jednak nie artystę, człowieka, który nigdy nie namalował obrazu, nie wykonał żadnej rzeźby ani kolażu. Natomiast był, można powiedzieć, spiritus movens ruchu awangardowego w Polsce. Kiedy się czyta noty encyklopedyczne poświęcone Pajperowi, przede wszystkim skupiają się one na zagadnieniach literackich. Te noty oczywiście z założenia obejmują czas życia do samej śmierci, natomiast nasza wystawa skupia się na latach młodzieńczych Tadeusza Pajpera i kończy się w latach 30. przed wybuchem II wojny światowej. Bardzo trudno jest pokazać właśnie oddziaływanie Pajpera na artystów, jego rolę, jaką odegrał w środowisku krakowskim i warszawskim. Dlatego wystawa jest skonstruowana w taki sposób, że my musimy tego Pajpera wyłowić w poszczególnych miejscach. Spacerując przez poszczególne sale, będą Państwo mieli wiersze Pajpera w dużym formacie na ścianie. Natomiast nie na twórczości poetyckiej ta wystawa się skupia. Te wiersze będą komentowały tylko poszczególne sale, jakoś odnosiły się do zdarzeń na osi biograficznej. Poznamy artystów, którzy wpłynęli na Pajpera i twórców, na których to wpływał Tadeusz Pajper, dla których był przewodnikiem. Tytułowe sformułowanie Papież Awangardy nie jest określeniem współczesnym, ale nadane zostało Pajperowi jeszcze w okresie międzywojnia. Do końca nie wiadomo, kto pierwszy je użył. Przypisuje się i Żykowskiemu, i Putramentowi. Natomiast podkreśla właśnie ogromną rolę bohatera wystawy w tworzeniu ruchu awangardowego w Polsce, a także w sposób ironiczny komentuje jego prawo do nieomylności w dziedzinie tego, co jest nowoczesne. Tadeusz Pajper urodził się w Podgórzu, obecnie jest to Kraków, wówczas jeszcze była to oddzielna miejscowość. Dom pod Jeleniem zachował się do dzisiejszych czasów. Nie ma na nim żadnej tablicy poświęconej Pajperowi. Rodzina była żydowska, ale zlaicyzowana. Mężczyźni zajmowali się prawem. Ojciec Pajpera i jego stryj Leon byli prawnikami, stryj wybitnym karnistą, także jeden z braci Pajpera został prawnikiem. Na wystawie powita nas 18-letni Tadeusz Pajper na tableau gimnazjalnym z Gimnazjum imienia Króla Jana III Wsobieskiego w Krakowie. Jest tam pod numerem 18. Tadeusz Pajper był bardzo zdolnym uczniem. Otrzymywał celujące oceny, wyróżniał się pod względem intelektualnym. Interesowało go prawo i filozofia. Po zakończeniu nauki gimnazjalnej studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, także podróżował do Berlina w czasie studenckim, natomiast studiów nigdy nie ukończył. Myślę, że ważne są osoby, które spotykał jeszcze w środowisku krakowskim, natomiast my co do tej wczesnej orbity Pajpera nie mamy pewnych informacji. Z dużą częścią tych osób spotkał się Tadeusz Pajper w Paryżu, gdzie wyruszył wiosną
1914 roku. Paryż był wówczas, można powiedzieć, dawnym Rzymem. Na początku wieku XX wszystkie drogi prowadziły do Paryża. Tam powstawała nowa sztuka, nowe trendy. Pipera do tej stolicy sztuki pociągnęło zamiłowanie do filozofii. Chciał uczęszczać na wykłady Henri Bergsona i pojawił się w Paryżu w zasadzie tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej, przepraszam. O tych kilku miesiącach przedwojennych w zasadzie także niewiele wiadomo. Dowodem na to, że znalazł się w orbicie twórców polskich, jest ta fotografia z wycieczki do Chantilly 15 czerwca 1914 roku. Tadeusz Peiper jest tutaj ukryty pod daszkiem i kapeluszem. Wydaje się być dużo starszy niż 22 lata, które wówczas miał. W tłumie tych postaci znajdziemy i Wieniawę Długoszewskiego oraz Tadeusza Makowskiego, tutaj siedzący pierwszy z prawej, a więc mamy i literatów, i artystów plastyków. Być może właśnie w Paryżu spotkał się ze swoimi znajomymi z Krakowa. Tutaj jeszcze krakowskie zdjęcie prezentujące Mojżesza Kislinga, który wówczas był już księciem Montparnasse, tak był nazywany przez wszystkich. I warto też zwrócić uwagę na tej fotografii na Jana Wacława Zawadowskiego, z którym będzie się kontaktował Peiper w czasie późniejszego pobytu w Hiszpanii. Tak jak wspominałam, Paryż jest centrum sztuki. Tam poznaje się nowe nurty. Tam wszyscy młodzi artyści wyruszają, aby kontynuować swoje studia artystyczne. Do Paryża trafia m.in. Ludwik Marcus, stając się później czołowym przedstawicielem kubizmu. Jest Alicja Halicka, Henryk Epstein. Widzą Państwo z tego dosyć szybkiego przeglądu, że widzimy różne tendencje w sztuce. Mamy kubizm, mamy fowizm, mamy École de Paris. Wszystkim tym musiał Tadeusz Peiper nasiąkać w czasie tych kilku miesięcy obecności w Paryżu. Tutaj jeszcze taki dowód mniej więcej klimatu, jaki wówczas panował w Paryżu, chociaż obraz pochodzący z późniejszego okresu. Jan Wacław Zawadowski dokumentuje swoją pracownię paryską, którą odziedziczył po Amadeo Modigliani. W Paryżu działają nie tylko twórcy francuscy czy goście z Polski, ale oczywiście pojawiają się wybitni artyści hiszpańscy. Tutaj Juan Gris. Być może właśnie w czasie pobytu w Paryżu Peiper nawiąże kontakt z Grisem, który potem będzie ilustrował jego publikacje. Latem 1914 roku, a więc po tych kilku miesiącach pobytów w Paryżu, wybucha pierwsza wojna światowa. Tadeusz Peiper jako obywatel austriacki zostaje internowany, podobnie jak wielu polskich twórców pochodzących z Krakowa. W obozie internowania spotyka m.in. Ksawerego Dunikowskiego. Po kilku miesiącach Francja orientuje się, że Polacy nie są wrogami
Francji w tejże wojnie i większość tych osób zostaje zwolniona. Przemieszczają się oni tłumnie do Hiszpanii. Hiszpania jest w czasie I wojny światowej neutralna. Pozwala jej to przyjąć, można powiedzieć, pałeczkę Paryża na ten czas wojenny. W Hiszpanii polscy artyści byli już znani. W Barcelonie wystawiała się wcześniej już Mela Muter, kilkakrotnie przyjeżdżała także do Hiszpanii. Także polscy artyści, którzy brali udział w I wojnie światowej, często przyjeżdżali do Hiszpanii właśnie na urlopy wojskowe. Tutaj Leopold Gottlieb i jego wspomnienie z pobytu w Toledo, zakład dla ociemniałych, gdzie pacjenci przygotowują ryby. Bardzo ważną postacią dla Madrytu czasu I wojny światowej jest Robert Delaunay. Przywozi on do Madrytu lekcje nowej sztuki francuskiej. Pokazuje tematy ważne dla ówczesnej sztuki, a więc miasto, tłum, wrzenie, rozedrganie czasów współczesnych. Tu pojawia się wieża Eiffla jako symbol nowoczesności. Wraz z nim pojawia się jego małżonka Sonia Delaunay, która w Madrycie otwiera butik, gdzie sprzedawana jest nowa sztuka, także artystów polskich przebywających właśnie w tym czasie w Madrycie. Co robi Tadeusz Peiper? Ma 23 lata i jest jeszcze w takim okresie, kiedy formuje się umysł. Bardzo dużo czyta, odwiedza Bibliotekę Narodową i bibliotekę w Towarzystwie Ateneo w Madrycie. To nie była tylko biblioteka, ale rodzaj klubu inteligenckiego, gdzie się dyskutowało na tematy bieżące, artystyczne, gdzie przygotowywano nowe, ciekawe wydawnictwa. Na wystawie Państwo zobaczą taki bardzo ciekawy, graficzny refleks tej wnętrza czytelni Ateneo na pięknym drzewowiecie Francisco Borés. W czasie pobytu w Madrycie poznaje Peiper Ricardo Baeze, który jest kierownikiem wydawnictwa literackiego przy klubie Ateneo. Postać ta staje się potem inspiracją do wydania skróconej wersji Chłopów Reymonta, noszącej tytuł Małżeństwo Macieja Boryny. Tłumaczenia na język hiszpański dokonał Carlos Pereira i Marian Bielski. Pod tym pseudonimem ukrył się sam Tadeusz Peiper, natomiast wstęp do tego wydawnictwa już podpisał własnym imieniem i nazwiskiem. Będąc w Madrycie rozpoczyna także Peiper działalność publicystyczną. Pierwszy odnaleziony przez badaczy tekst hiszpański Peipera ukazuje się pod sam koniec 1918 roku. Peiper troszkę pisze na temat polskiej literatury, jeszcze dosyć tradycyjnej, natomiast bardzo szybko staje się dziennikarzem politycznym, reportażystą, publicystą, który Hiszpanom pokazuje naszą część Europy, ale zresztą bardzo szeroko rozumiane sprawy wschodnie. Oczywiście pisze o kwestiach polskich, pisze także o Bałkanach, o Turcji. Potem ta współpraca będzie kontynuowana przez Peipera już po powrocie do Polski. Będzie Peiper pisał o plebiscytach, o powstaniach śląskich.
Ważną rzeczą jest to, że sam Pipel niezbyt chętnie się później przyznawał do tego, tego rodzaju twórczości. Może to wynikać z kilku faktów. Po pierwsze, Pipel jako twórca awangardowy może niekoniecznie chciał na pierwszy plan wysuwać tego rodzaju działalność publicystyczną. Po drugie, Pipel wiadomości do swoich artykułów nie czerpał z autopsji. On je czerpał po analizie prasy. Po prostu dużo czytał publikacji w różnych językach i na tej podstawie formułował swoje opinie, ale także, jak się później okazało we współczesnych badaniach, niektóre teksty Pipera były wręcz plagiatami. On po prostu, zwłaszcza będąc w Polsce, miał świadomość, że nikt do tych polskich artykułów prasowych nie dotrze i dosyć śmiało pisał o tym, że jest wśród powstańców na Śląsku, natomiast nigdy tam rzeczywiście nie był, po prostu przerobił inny tekst. Co ciekawe, adaptując go na potrzeby i na zrozumienie Hiszpanów, zastępując na przykład w tekście oryginalnym kiszony ogórek sałatką. Po prostu wiedział, że Hiszpanie nie będą wiedzieli, co to jest kiszony ogórek. Tak więc ta działalność jest szalenie interesująca, dlatego że Pipel jest drukowany na pierwszych stronach gazet La Publicidad, Espania. Z kilkoma tytułami nawiązał taką współpracę. Jest podpisywany własnym nazwiskiem, co nie jest w owych czasach normalne. Trzeba było bardzo sobie zapracować pracą dziennikarską, aby móc sygnować się właśnie swoim nazwiskiem. Pipel także nawiązał współpracę z Polakami przebywającymi w Hiszpanii. Dużo podróżował po całej Hiszpanii. Tutaj fotografia z Władysławem Jalem, Lucją Auerbach i Janem Wacławem Zawadowskim pod domem El Greca w Toledo. No, takie wycieczki były, można powiedzieć, sztandarowym punktem programu. Ale ten czas pobytu w Madrycie jest takim czasem formacyjnym dla Pipera. On jest cały czas młody i bardzo otwarty na to tętno życia Madrytu. Sam Madryt zmienia się wówczas dosyć istotnie. Miasto będące stolicą było silnie przywiązane do tradycji, w odróżnieniu chociażby od Barcelony. Natomiast ten czas wojenny, ten czas w ogóle w historii Europy sprzyjał ogromnym zmianom. I oblicze Madrytu, można powiedzieć, na oczach Pipera się zmieniało. Oprócz przybyszy z Francji sąsiedniej, w ówczesnej Hiszpanii było mnóstwo przedstawicieli Ameryki Łacińskiej. Wymienić tutaj można takie postacie jak Vicent Huidobro, poeta pochodzenia chilijskiego, którego wiersze wizualne Pipel znał i, można powiedzieć, tą znajomością potem chwalił się w Polsce. Na naszej wystawie Państwo zobaczą dwie takie prace, dwa wiersze wizualne Huidobro i także projekt okładki Roberta Deloneya do utworów Huidobro, właśnie z tą ikoną nowoczesności, wieżą Eiffla. Ważne jest także to, że wówczas, można powiedzieć, trwał taki wyścig o to nie tylko, żeby być nowoczesnym, ale być pierwszym w różnych dziedzinach. Sam Huidobro posunął się do tego, że, można powiedzieć, sfabrykował nieistniejące wcześniejsze wydanie swoich wierszy po to, aby w Madrycie pokazać, że ta publikacja, która tutaj wyszła, jest drugą, a on już wcześniej tego rodzaju twórczość uprawiał. Tu jeszcze
dowód na obecność Widobro w życiu kulturalnym Paryża z 22 roku, katalog do wystawy wierszy wizualnych, na okładce portret poety wykonany przez Pablo Picasso. Wśród tej hiszpańskiej części wystawy zobaczą Państwo wiele znaczących postaci. I także na oczach Pipera rodzi się do życia ultraizm, czyli nowy kierunek sztuki hiszpańskiej, można powiedzieć taki koktajl wszystkich izmów, które wówczas były aktualne w sztuce. Głosem ultraizmu stało się pismo Ultra, które zaczęto wydawać już po wyjeździe Pipera z Hiszpanii. Natomiast sam Piper współpracował z tym pismem po powrocie do Polski. Trzy ważne postacie dla ultraizmu hiszpańskiego. Trzej ważni ilustratorzy tego pisma. Rafael Baradas, którego dwie prace można zobaczyć na wystawie. Ten obraz pod tytułem Zabawki można skonfrontować z okładką także do pisma Ultra, gdzie motyw zabawek Baradas wprowadził. Bardzo ciekawą pracą, skromną, niewielkich rozmiarów jest ten widok kawiarni. I on bardzo dobrze oddaje właśnie to tętno wczesnego życia. Kawiarnie stały się wówczas takimi nowymi salonami. Tak jak w wieku XIX życie kulturalne skupiało się w elitarnych salonach zamożnych osób. Trzeba było mieć tam zaproszenie. Wówczas kawiarnie były takimi otwartymi salonami. Jesteśmy we wnętrzu kawiarni, stąd ten napis widziany w lustrzanym odbiciu. On jest namalowany na szybie na zewnątrz kawiarni, a to, co widzimy w środku, to w zasadzie, można powiedzieć, puste miejsca po ludziach i takie negatywy stolików. To życie jest rozadrgane, dynamiczne. I właśnie sztuka, która się tworzyła w czasie I wojny światowej w Madrycie i w pierwszych latach po jej zakończeniu, właśnie miała nadążać za nowym tempem życia. Inną ważną postacią, ilustratorką czasopisma Ultra była Nora Borges, siostra wybitnego literata, która nawet sięgając po tematy w zasadzie tradycyjne, jak tutaj przedstawienie macierzyństwa kojarzące się z taką tradycyjnym przedstawieniem Madonny z Dzieciątkiem, tej tradycyjnemu tematowi nadaje zupełnie nową formę, dynamiczną, taką silną, inspirowaną także twórczością ludową, twórczością prymitywną. Trzecim ważnym ilustratorem Ultry był Polak, Władysław Jal. Tu na portrecie pędzla kolegi, także przebywającego w Madrycie, Jana Wacława Rozwadowskiego. Ale najważniejszą postacią, takim seniorem Polaków w Madrycie był Józef Pankiewicz, który przebywał tam w czasie wojny wraz z żoną Wandą. Pankiewicz jako urzędnik cesarsko-królewski, bo był wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, otrzymywał pomoc z ambasady austriackiej w czasie pobytu w Madrycie. Natomiast ten czas spędził bardzo czynnie. Robert Delaunay podzielił się z nim pracownią i ten fakt wyraźnie widoczny jest w twórczości Pankiewicza. Ja jeszcze tutaj cofnę. Proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie nad parawanem widać fragment obrazu.
Dokładnie ten sam temat, tę samą kompozycję przedstawił Robert Delaunay, zresztą kilkakrotnie, i ten sam temat podjął Józef Pankiewicz i tę pracę w oryginale Państwo zobaczą na ekspozycji. Pod wpływem Delaunaya zmieniła się twórczość Pankiewicza, kolory stały się żywsze, takie, no, można powiedzieć, pod wpływem słońca południa. Wówczas artyści polscy mieli swoją wystawę w Madrycie, a więc to nie było tak, że nikt o Polakach tam przebywających nie wiedział. Była duża świadomość tej kolonii. Tak jak Państwo też widzieli, artyści ci publikowali w nowoczesnej, awangardowej prasie hiszpańskiej. Pankiewicz mógł tak żyć na dobrej stopie w Madrycie także dzięki przedsięwzięciom żony, która projektowała obicia mebli, zasłony, także kapelusze. Ten interes rozwinął się na tyle dobrze, że pani Wanda musiała potem zaprosić do współpracy hiszpańskie hafciarki. Na wystawie zobaczą Państwo właśnie takie projekty dekoracyjne Pankiewicza do przedsięwzięcia żony. Władysław Jal, o którym wspominałam jako o ilustratorze Ultry, jest reprezentowany jednym oryginalnym dziełem, wazonem malowanym. Były to kupowane gotowe hiszpańskie wazony i malowane na nowy, ultraistyczny sposób. Tego rodzaju dzieła były sprzedawane między innymi w butiku Sony Delaunay. Jan Wacław Zawadowski bardzo dobrze znał się z Piperem właśnie w czasie pobytu hiszpańskiego. Dzięki napisanym listom kilkadziesiąt lat później wiemy, że Piper właśnie dużo czytał, że obaj odwiedzali muzea, rozmawiali na temat sztuki. To było właśnie to formowanie artystycznego światopoglądu Pipera. Proszę zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj w tych oficjalnych biografiach Pipera gdzieś po prostu ten okres hiszpański zamykany jest po prostu tylko stwierdzeniem pobyt w Hiszpanii, 6 lat i daty. Natomiast on jest szalenie ważny dla tego, co później Piper robił w Polsce. Jeszcze jedna ważna postać z tej kolonii polskiej, Marian Paszkiewicz, artysta w zasadzie w Polsce prawie nieznany, natomiast w samej Hiszpanii był osobą, no, mającą wiele do powiedzenia na temat współczesnej sztuki. W zasadzie dzisiaj dopiero polscy badacze rekonstruują jego biografię. Na wystawie jest tylko jeden obraz Mariana Paszkiewicza. Piper powraca do Krakowa przez Wiedeń. I w Wiedniu ma miejsce rzecz dosyć istotna dla biografii Pipera. Otóż skradziona mu zostaje walizka z jego dotychczasową twórczością literacką. A więc pojawia się on w Krakowie na początku lat 20. jako człowiek mający dorobek, ale publicystyczny w prasie hiszpańskiej, dobrze znający awangardę hiszpańską, doskonale się w niej czujący, mający jakiś zespół hiszpańskich publikacji awangardowych, i to jest jego kapitał, aby zaistnieć w Krakowie. Być może oczywiście tutaj też zadziałały jakieś wcześniejsze znajomości Pipera z okresu studiów,
Natomiast zauważalne jest, że on bardzo szybko staje się bardzo istotną postacią dla krakowskiej awangardy. Jedna z sal poświęcona jest sytuacji zastałej przez Pipera w Krakowie. Działają już formiści, którzy są po kilku wystawach, działają w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lwowie. Można zobaczyć pracę Leona Chwistka, Tytusa Czyżewskiego, Witkacego, Zbigniewa Pronaszki, Tymona Niesiołowskiego. Wszyscy ci artyści, można powiedzieć, trzymają rękę na pulsie ówczesnej sztuki. Piper jeszcze jakby musi chwilę poczekać, aby im coś zaproponować. Musi wyrobić sobie tę pozycję papieża awangardy. Jego kapitałem są właśnie te hiszpańskie publikacje, ta znajomość awangardy hiszpańskiej i osobowość. I myślę, że w dużej mierze osobowość Pipera jest kluczem do jego sukcesu. Trudno zapomnieć człowieka o tak ruchliwej, chłonnej umysłowości, o tak niezwykłym, przekornym sposobie bycia i wyrażania swych opinii, zawsze niezależnych i sprzecznych z opinią ogółu. O Hiszpanii opowiadał nieskończenie, zawsze barwnie, zawsze oryginalnie. Nagadawszy się, szedł do kuchni i własnoręcznie przyrządzał wspaniałe smakołyki hiszpańskie. Inne wspomnienie. Na naczelnym miejscu czerniła się wspaniała broda. Migały ręce, wykonywujące ruchy, jakby od lat niemowlęcych rzucały bomby pod cały świat. Te wojownicze ręce należały do hetmana nowoczesnych kierunków w poezji, które co roku przywoził w ekspresach i aeroplanach błyskawicznego pośpiechu, aby zbyt szybko nie zestarzały się po drodze. Proszę zwrócić uwagę, że ten cytat podkreśla tą chęć bycia pierwszym. Zastaje także Piper w Krakowie młodych poetów, którzy są już po debiutach poetyckich. On sam, mając już lat 30, nie może się pochwalić żadnym tomikiem wierszy wydanym. Ale można powiedzieć, nadrabia to osobowością. Szybko zajmuje istotne miejsce w krakowskim środowisku. To, co Państwo widzą w tym szybkim przeglądzie, to stan ówczesnej sztuki polskiej po przyjeździe Pipera. Widzimy refleksy tego wszystkiego, co dzieje się w Paryżu. Formiści mają bezpośredni kontakt z Paryżem. Natomiast ta sztuka nie jest jeszcze tym, co Piper chce zaprowadzić w Krakowie. Hiszpanie mają takie określenie, że młode wino w starych bukłakach. A więc jest ten już młody duch sztuki, natomiast ta forma jeszcze jest taka dosyć tradycyjna, przedstawiająca. I Piper chce być tym twórcą nowych bukłaków, nowej formy artystycznej. W jaki sposób on dzielił się z tą hiszpańską lekcją? Otóż, można powiedzieć, był kawiarnianym nauczycielem, kawiarnianym mistrzem. Już przy tej części madryckiej wspominałam o tym, że właśnie kawiarnie są tymi nowymi salonami sztuki. Należało to już do kawiarnianego rytuału, że Piper siadywał w samym środku sali. Kiedy usadowił się przy swoim stoliku, pikolak obkładał go stertami gazet. W czasie lektury nie przeszkadzano mistrzowi. Kiedy jednak Piper składał ostatnie przeczytane pismo, do stolika podchodzili młodzi adepci sztuki.
rozpoczynała się dyskusja, w czasie której żywo gestykulujący Pajper wypowiadał sądy i z brawurą konika szachowego skakał z tematu na temat. I takim odbiciem właśnie tej kawiarnianej edukacji być może jest właśnie ta karykatura przedstawiająca Pajpera w obłokach. Takim podstawowym miejscem, taką Pajperownią, czyli właśnie miejscem nauk Tadeusza Pajpera, była kawiarnia hotelu Esplanda w Krakowie, w hotelu europejskim. Tam w podziemiach tej kawiarni powstał klub futurystyczny Gałka Muszkatołowa. Wnętrze tego klubu dekorowane było przez Leona Chwistka, Tytusa Czyżewskiego i Zbigniewa Pronaszkę. Do stałych gości należeli bracia Pronaszkowie, Bruno Jasieński, Aleksander Wad, Anatol Stern, Stanisław Młodożeniec i Witkacy. Ale tak naprawdę Pajper potrzebował trochę większej ambony, aby móc głosić to nowe słowo swoim wyznawcom, żeby nauczyć Polaków, w jaki sposób sztuka powinna się odnosić do czasów współczesnych. Chciał, aby sztuka nadążała za postulatami nowoczesności, aby pokazywała miasto, masę i maszynę. I żeby tą ambonę posiadać, założył zwrotnicę. Tutaj to jest ten pierwszy taki ważny moment, kiedy Pajper w sposób bardzo szeroki występuje ze swoimi publikacjami. Zwrotnica finansowana jest w dużej mierze z dochodów Pajpera z drukowania w pismach hiszpańskich, także do momentu do 1933 roku także ma dochody z kamienicy w Berlinie po matce. Matka posiadała kilka kamienic w Krakowie i w Berlinie. Po jej śmierci w 1927 roku Pajperowi dostała się ta berlińska. Był jej właścicielem tylko do 1933 roku. A więc jeszcze te lata 20 to jest czas stosunkowo dobrej pozycji finansowej Pajpera. Także artyści wspomagają finansowo wydanie pierwszej zwrotnicy. Proszę zwrócić uwagę na samą nazwę, zwrotnica. A więc sztukę ówczesną trzeba przestawić na nowe tory. Do współpracy zaprasza Pajper młodych polskich artystów, którzy często u niego debiutują. Okładki do zwrotnicy projektuje Władysław Strzemiński, Zygmunt Waliszewski, August Zamoyski, Tymon Niesiołowski. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zmieniają się formy w sztuce promowanej przez zwrotnicę. Na wystawie pierwszej zwrotnicy poświęcona jest jedna sala, drugiej edycji tego pisma druga sala i widzimy, że dokonało się to, o co walczył Pajper, o to, żeby były nowe bukłaki na młode wino. Odchodzi się od tej tradycyjnej, figuralnej sztuki. Pojawia się abstrakcja. Pajper występuje z manifestami, głosi słowo nowej sztuki na kartach zwrotnicy. Także wydaje wreszcie pierwszy tom swoich wierszy. Tom nosi tytuł A. To także jest oczywiście znamienne. We wszystkich drukach około zwrotnicowych pojawia się taka wymowa właśnie
początku czegoś nowego, wejścia na nowe tory. Proszę zwrócić uwagę na tomik poezji, a ozdobił ilustracjami Mojżesz Kisling. Także wspominałam już wcześniej o Juanie Gris, który ilustrował publikację piperowską. Doskonale do nowych czasów, do sztuki miasta, masy, maszyny nadają się ilustracje Legera. Ta ilustracja ozdobiła manifest Pipera Nowe Usta. Proszę znowu zwrócić uwagę na tą, na sam tytuł, który jest szalenie taki podkreślający coś nowego. Zwrotnica prezentuje nowych, współczesnych artystów. Są tam publikowane manifesty. Ilustracje są zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Ale zwrotnica także wydaje poezję. Tu tętno Jana Brzękowskiego z 25 roku z ilustracją Rafała Malczewskiego. Bardzo ważną postacią awangardy literackiej jest Julian Przyboś, który nakłania Pipera ponownie do wznowienia zwrotnicy w latach 26-27. Ta zwrotnica się już wówczas bardzo zmienia. Mniej jest ilustracji, więcej pojawia się zagadnień związanych z architekturą, z Bauhausem. Współpracują wówczas ze zwrotnicą Kazimierz Podsadecki. Publikuje się informacje na temat Kazimierza Malewicza. Piper pisze o jego pobycie w Polsce. Sam spotyka się z Malewiczem w 27 roku w Berlinie. Obaj jadą do Dessau, do Bauhausu i relacja z tej wizyty, z tego, czym był Bauhaus, ukazuje się oczywiście na łamach zwrotnicy. Kazimierz Malewicz i nowa sztuka rosyjska pojawiała się już nawet w pierwszej zwrotnicy. Proszę zobaczyć, jak szalenie inna jest to sztuka artystów, którzy publikują w zwrotnicy, z nią współpracują albo są tylko przedrukowywani od tego, co zastał kilka lat wcześniej Piper w Krakowie. Pod koniec lat 30. do ruchów awangardowych dołączają architekci. Sam Piper trochę się wycofuje, nakłania swoich miłośników, adeptów do jak największej ilości publikacji, natomiast sam nie chce się wiązać już z konkretnymi tytułami, chce się poświęcić własnej pracy literackiej, natomiast już na przełomie lat 20. i 30. pojawiają się pierwsze symptomy choroby psychicznej, schizofrenii, która z czasem się nasilała. Lata 30. to z jednej strony jest trochę uznanie już tych ruchów awangardowych, ale o literaturę i o sztukę awangardową cały czas trzeba się bić, toczyć walkę. Jak odbierana była ta sztuka i literatura przez bardziej zachowawczych krytyków, świadczą chociażby takie cytaty. Czytając te utwory, w cudzysłowie, teraźniejszości, nabieramy przekonania, że piszą je ludzie o jakimś zboczeniu umysłowym. Czas, by doprawdy skończyć z tą blagą, pozą i chamstwem w poezji. Inny dziennikarz pisał: nie jestem zupełnie zwolennikiem kary chłosty i uważam ją za barbarzyński przeżytek. Jednakże twierdzę, iż dla tych panów, którzy popełniają podobne podłe poezje i mają śmiałość je ogłaszać drukiem, ta kara powinna być w drodze wyjątku przywrócona.
Pajper jest już troszeczkę zmęczony tą walką. Lata 30. także pokazują kryzys awangardy. Nacjonalistyczne ruchy, które dają sobie znać w całej Europie. Kryzys finansowy. Tłoczenie człowieka właśnie w taki maszynowy system pokazuje pewną utopijność awangardy, ale z drugiej strony pewne jej rozwiązania formalne, plastyczne trafiają na szeroki grunt, trafiają, można powiedzieć, do pop kultury. Zaostrzają się kontrasty w zamożności społeczeństwa, także świadomość zbliżającej się wojny w jakimś stopniu determinuje ludzi. Bardzo ciekawy kolaż Mieczysława Bermana, który jest takim smutnym, ironicznym komentarzem do słów włoskiego futurysty Marinettiego, że wojna jest higieną narodów. Berman pokazuje, w jaki sposób wojna odmładza ciało mężczyzny. Pajper zdaje sobie sprawę, że powinien się bardziej udzielać publicznie, powinien pojawiać się na spotkaniach autorskich, jego wiersze powinny być interpretowane. Sam jest bardzo słabym interpretatorem, kiedy w 1933 roku traci kamienicę w Berlinie, na krótko zatrudnia się jako lektor w księgarni, ale szybko tę pracę traci. Potem sam instruuje profesjonalnych aktorów, jak jego wiersze powinny być czytane. Ale wówczas, w latach 30., Pajper jest już, należy do starszego pokolenia. Za takiego wodza awangardy literackiej uznawany jest Przyboś. Nasila się choroba i też to napięcie czasu wojny na pewno negatywnie wpływa na jego stan zdrowia. W czasie nalotów we wrześniu 1939 tnie na paski dwa swoje portrety rysowane przez Witkacego i tym zaciemnia okno. Ucieka z Krakowa tuż przed rejestracją ludności żydowskiej na literę P. Trafia do Związku Radzieckiego. Tam wielu Polaków zauważa już zły stan zdrowia, zły stan psychiczny. Tutaj akurat schizofrenia i rzeczywiście to zagrożenie Pajpera związane z pochodzeniem żydowskim musiały się nałożyć na siebie. I tak naprawdę w momencie wybuchu II wojny światowej kończy się ta istotna rola Pajpera jako przywódcy, jako ambony, która głosi nową sztukę, nową literaturę. Kończy się jego rola właśnie jako wodza, papieża awangardy. Po wojnie Pajper wraca najpierw do Krakowa, potem mieszka w Warszawie i także prowadzi ten kawiarniany styl życia, ale różnica polega na tym, że już nie jest otoczony przez grono wyznawców. Te ostatnie lata życia są dosyć smutne. Anna Kamieńska tak wspomina. Było w nim coś z odtrąconego proroka. W latach 60. chodził przepasany rzemieniem, zarośnięty i siwy, podobny do paryskiego kloszarda. Ostatni raz, na kilka tygodni przed jego śmiercią, spotkałam go w kinie. Oczekiwaliśmy na projekcję starego filmu Eisensteina. Widocznie film, zwłaszcza dawny film niemy, pozostał do końca jego pasją. Pajper był ciągle jeszcze żywy i interesujący. Była to ruina, w której jeszcze palił się ogień. Zewnętrznie abnegat. W rozmowie nie sprawiał bynajmniej wrażenia przygnębionego psychicznie. Pisał wielkie dzieło, pamiętnik świata, pamiętnik epoki. Gazetożerca.
Może w tym nieznanym jeszcze dziele wypowiedział się najpełniej. Piper umiera w listopadzie 69 roku. Julian Przyboś w liście do Ryszarda Krynickiego tak pisze o tych okolicznościach. Przedwczoraj umarł Piper w szpitalu w Tworkach, gdzie ostatecznie przyjęto go na śmierć. Był zatruty mocznikiem, chory na nieoperowaną od lat prostatę i samozagłodzony. Doszedł w swej manii prześladowczej do tego, że jadł tylko chleb, który wyrywał z rąk małym chłopcom, rzucając im za bochenek 5 złotych. Ale uremia rzuciła go na łóżko nieprzytomnego, także strasznie zapuszczonego, na łóżko nieprzytomnego, także dopiero po 3 dniach wezwano straż pożarną, która przez okno dostała się do jego strasznie zapuszczonego pokoju. Na pogotowiu uznano go za wariata, odesłano go do wyziębionego, bez szyb pokoju, gdzie na dobitkę dostał zapalenia płuc. I dopiero na interwencję Związku Literatów zabrano go w końcu do Tworek. Oto kres tego prawie genialnego umysłu. Nasza wystawa skupia się na czasach tego genialnego umysłu, na latach 20. i 30. W tych latach Piper właśnie stał się wodzem, ale ważną i mało znaną częścią biografii piperowskiej są te miesiące paryskie i lata hiszpańskie, kiedy on kształtował się. Można powiedzieć, że wówczas pakował w sposób symboliczny walizkę intelektualną, z której korzystał w latach 20. i 30. w Krakowie i w Warszawie. Mimo tej kradzieży dorobku literackiego z czasu hiszpańskiego, jednak przybył do Krakowa nie tyle z pełnymi rękoma, co z pełną głową tego, jak powinna wyglądać sztuka. Mam nadzieję, że odnajdą to wszystko Państwo na naszej wystawie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.